Witam Państwa bardzo serdecznie. O skandalu korupcyjnym w Europarlamencie cały czas rozmawiamy i właśnie ostatnią debatę, bardzo ostrą debatę, będzie Państwu komentowała właśnie teraz Beata Kempa, Solidarna Polska. Witam Pani europoseł. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie o poranku. Pani poseł, zapytam może w ten sposób. Pani przemówienie pana posła Dominika Tarczyńskiego, pana posła Patryka Jakiego, to są te przemówienia, które są najbardziej cytowalnymi przemówieniami w polskich mediach, ale nie tylko, bo również w mediach zagranicznych. Ja zapytam może tak, rozumiem, że chodzi o mocny przekaz, tylko pytanie, ile z tej debaty i z tego mocnego przekazu zadzieje się w przyszłości? No, przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest chyba największy skandal, jaki do tej pory wybuchł. Sytuacja jest bardzo trudna i bardzo rozwojowa. Z tego co wiemy, sprawę prowadzi chyba najlepszy śledczy w Belgii, że są kolejne zarzuty stawiane kolejnym byłym bądź obecnym europosłom, że przeszukiwane są pokoje w Parlamencie Europejskim, że w końcu ta debata, która wreszcie ma miejsce, bo moim zdaniem nawet za późno, ona natychmiast powinna się odbyć po wybuchu tego skandalu i powinna przede wszystkim być zakończona mocną rezolucją w tym zakresie. Ona jest rozwojowa i trzeba zwrócić uwagę i my jako też kraj, bo na to też zwracam uwagę, który radzi sobie z korupcją, ma jeden z najlepszych współczynników w tym zakresie, a naszemu krajowi, Polsce, zarzucano brak praworządności i te osoby, które, tak jak powiedziałam dzisiaj, tak jak ta pani była wiceprzewodnicząca, siedzi w więzieniu za walizki pieniędzy, za takie podejrzenie oczywiście, i ta osoba w sposób zajadły atakowała Polskę. To dla nas, pani redaktor, wtedy było niezwykle niezrozumiałe. Myśmy się zastanawiali, czy to jest owa determinacja polityczna w sensie pomocy polskiej opozycji w wygraniu wyborów, czy to, bo przecież to nie polegało na rzetelnej wiedzy, którą można mieć o naszym kraju w każdym momencie. Zatem chciałam ukazać również, pokazać ten kontrast, prawda, pomiędzy standardami w instytucjach Unii Europejskiej, wreszcie taką naiwnością w stosunku do, co po niektórych również decydentów w Parlamencie Europejskim, a bardzo silnym, negatywnym lobbingiem, który tutaj jest niemal na każdym korytarzu, że w Polsce obowiązują standardy tej podobno niepraworządnej. Mamy ustawę antykorupcyjną, mamy oświadczenia majątkowe jawne posłów i europosłów, zakaz dorabiania, krótko mówiąc, na boku, i jeśli się jest posłem zawodowym, więc pełna przejrzystość i transparentność. Jeszcze nie dodałam jednego, panie redaktor, dziękuję, że mogę to dzisiaj powiedzieć. Przecież my powołaliśmy w 2006 roku za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości Centralne Biuro Antykorupcyjne. I co zrobił Donald Tusk? Proszę sobie przypomnieć aferę hazardową. Wtedy, kiedy Centralne Biuro Antykorupcyjne na czele z panem ministrem Mariuszem Kamińskim wykryli bodaj wtedy potężną aferę w kręgach Platformy Obywatelskiej, mówię o aferze hazardowej. Co zrobił Donald Tusk? Przypomnijcie sobie państwo. No zwolnił Mariusza Kamińskiego, tego, który tą aferę wykrył. A przecież Donald Tusk był przewodniczącym, szefem Rady Europejskiej, był szefem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej i nadal nim jest. No i wreszcie był szefem potężnej partii, która jest frakcją w Parlamencie Europejskim. Mówię tutaj o EPP. I to są te standardy. Właśnie chciałam pokazać ten kontrast bardzo spokojnie, że ci, którzy dzisiaj mają zarzuty, mają środek zapobiegawczy w postaci aresztu, najgłośniej krzyczeli o braku praworządności w Polsce. No i tutaj mamy cały obraz, więc dzisiaj patrząc na to, co w stosunku do Polski wyprawiają instytucje europejskie, bo tak to należy nazwać, no to jest po prostu skandal. Ale to muszę zapytać pani poseł w takim razie, jaka jest determinacja, bo mówi pani, powiedziała pani o bardzo zdeterminowanym i dobrym prokuratorze, natomiast ja muszę zapytać, jaka jest determinacja tych elit politycznych w Europarlamencie, żeby właśnie tematu nie zamiatać pod dywan, tylko wyciągnąć na sam wierzch, no i też być może kolejne nazwiska, kolejne osoby powinny no, nie pełnić swoich funkcji w Europarlamencie, na przykład, no nie wiem, przewodnicząca w tej sytuacji teraz.
Na pewno sytuacja jest bardzo trudna. Na pewno myślę, że padł blady strach na wielu, którzy miewali różnego rodzaju kontakty, których albo nie wykazywali w specjalnym rejestrze, nie odnotowywali na przykład różnego rodzaju podróży, które były sponsorowane przez różne kraje, które lobbowały za rozwiązaniami, które byłyby dla nich ewentualnie korzystne. No to wszystko jest lobbying w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jest dozwolony, tylko że trzeba to wszystko odnotowywać. Każdy ewentualną taką w cudzysłowie korzyść, każdą, nie wiem, pokryte koszty podróży, pokryte koszty hoteli powinny być odnotowywane. Z tego co wiemy, nie zawsze tak się działo, a dzisiaj powinno to być bardzo dokładnie sprawdzone, również w kontekście wypowiedzi i w kontekście decyzji politycznych i, no i też tych nieuprawnionych ataków na takie chociażby kraje jak Polska czy Węgry. I to jest jakby pierwsza rzecz. Pani pyta o determinację i słusznie, bo jest determinacja śledczych, ale czy będzie determinacja w zakresie no, decydentów Unii Europejskiej, bo daleka jestem jednak po tym, co się stało od słowa elity, jeśli rozumiemy to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pani redaktor, dzisiaj słyszymy, że pani przewodnicząca Metsola no, jakby nakreśliła taki plan, jak będzie starała sobie z tym radzić w Parlamencie Europejskim, ale kiedy ten plan wejdzie w życie, no dlatego moje przemówienie było swoistą instrukcją dla nawet wszystkich tych, którzy chcą tą sytuację, choć będzie ona bardzo trudna w Parlamencie Europejskim naprawić czy konwalidować. Ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna i że tu pewien poziom z jednej strony takiego zaufania graniczącego z naiwnością, z drugiej strony brak ostrożności, z trzeciej strony praktyki, które były tutaj, mam nadzieję, do tej pory stosowane, no będą bardzo trudne we wprowadzeniu tych wszystkich elementów, które w Polsce dawno wprowadziliśmy. Przecież tutaj nawet nie ma, pani redaktor, szkoleń, które mają polscy posłowie, czy polscy ministrowie, czy wiceministrowie, które trzeba odbyć obowiązkowo, jak radzić sobie z ewentualną agenturą wpływu. I wreszcie trzeci element, który mnie tutaj najbardziej w tej chwili, znaczy staramy się zrobić taką swoistą przegląd, kwerendę też i dokumentów, wypowiedzi przeciwko Polsce, dlatego że my naprawdę mamy spore obawy co do tego, że tutaj bardzo mocno również mogła działać agentura rosyjska w zakresie inspirowania ataków na Polskę po to, żeby w Polsce sytuację destabilizować, bo byłoby jej to na rękę wobec wojny, jaką toczy na Ukrainie. Brutalnej zresztą wojny. Pani poseł, ja muszę zapytać jeszcze o ważną rzecz. To znaczy wczoraj w trakcie rozmów z politykami, też europosłami z Prawa i Sprawiedliwości akurat, rozmawialiśmy o tym, że na razie te kwoty ostatecznie nie są znane, czyli te kwoty, jakie miałyby właśnie być tymi łapówkami. Tutaj niektóre media piszą o 60 milionach dolarów, ale to są jeszcze niepewne informacje. Czy uważa pani, że takie informacje powinny być publiczne w trakcie teraz tego postępowania? Co, to są informacje, które są w obiegu medialnym, ale pani redaktor, proszę się nie dziwić, sytuacja jest naprawdę bulwersująca. Pewnie ostatecznie śledczy podają te informacje, jak sprawa dojdzie do konstruowania bądź już skonstruowanego, wyartykułowania skonstruowanego aktu oskarżenia po zebraniu dowodów, wszystkich całokształt dowodu postępowania dowodowego i to będzie wtedy jasne. Tym niemniej te kwoty, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, czy one jeszcze będą większe i tak są astronomiczne. I tak pokazują na proceder, jaki no, oby nie, ale jednak był w jednej tylko sprawie, czyli w sprawie Kataru, ci widzimy też i kwestię Maroka. Więc jeżeli tutaj no, była taka wysoki poziom podatności na tego typu oddziaływania, no to jeszcze raz stawiam pytanie, czy aby takiego oddziaływania nie było w stosunku do Polski, bo nas naprawdę niesamowicie dziwił, choć dzisiaj już przestaje, ten poziom tego ataku, niesamowity poziom tego ataku zupełnie niczym nie uzasadniony, bo każdy, kto
chce wypowiadać się na temat zjawisk w innym kraju, powinien poznać różne aspekty, powinien wiedzieć, że toczy się w każdym kraju walka polityczna i można przyjmować tylko argumentów jednej strony, bądź zupełnie kuriozalnych argumentów, które są kłamstwami, odwołajmy się właśnie do debaty, są irracjonalne. Pani poseł, to odwołajmy się do debaty na temat praworządności, która dotyczyła Hiszpanii. To jest niesamowite, bo nawet tutaj przed rozmową, przed anteną pani powiedziała, że w trakcie tej debaty występowały osoby, które przyjeżdżały do Polski i w Polsce chciały sprawdzać praworządność i krytykować i miały negatywną ocenę co do tej praworządności. Tak, i tu mówimy o Lopezie Aguilarze. Ja zwracałam się wczoraj na debacie bezpośrednio do Lopeza Aguilara, osoba, która po Sophie in Veld bodaj najbardziej zajadle atakowała Polskę. Przyjechał tego przewodniczący, pamiętacie państwo, komisji. Ona miała się nazywać Komisja Ponca, tylko tego pana europosła Ponca usunięto, ponieważ w swojej naiwności no jakby odsłonił sens przyjazdu tej komisji. Powiedział, że przyjadą po to, żeby obalić, mniej więcej, żeby obalić Polsce władzę, obalić Polsce rząd demokratycznie, przypominam, wybrany. Nikt tych wyborów nie zastrzegł. Ale pan Lopez Aguilar był tutaj w sposób szczególnie aktywny przeciwko naszemu, jeszcze raz przypomnę, demokratycznie wybranemu i ukonstytuowanemu rządowi i przeciwko również reformom wymiaru sprawiedliwości. Wiódł tutaj naprawdę prym i chcę, i wczoraj odniosłam się właśnie do jego wypowiedzi, bo on zajadle bronił swojego z kolei socjalistycznego, można powiedzieć, rządu, jest socjalistą, zresztą zdeklarowanym, a wczoraj, że ten rząd był właśnie atakowany za brak praworządności i w tym duchu odbyła się ta debata i tam również były pokazane te dwie strony sceny politycznej w Hiszpanii i chciałam pokazać, jak wielkim jest no, hipokrytą, jak nie warto wtrącać się w sprawy innego kraju, szczególnie w obszarach, które nie są domeną traktatu o Unii Europejskiej. W związku z powyższym chciałam pokazać, że ta Hiszpania, która była stawiana za rządów socjalistów za wzór praworządności, no dzisiaj okazuje się paradoksalnie jest łajana za brak praworządności. No, to może jeszcze raz trzeba pana zaprosić do Polski i pokazać jeszcze raz, jak wygląda praworządność w Polsce, jeżeli ma problem z rozpoznaniem właściwym. Jasne, że tak, tak, ale natomiast to jest taka kwestia takiej zapiekłości politycznej, no i takiej służalczości wobec naszej opozycji, i tu postawmy kropkę. Po prostu Polsce nie radzi, tylko chce przywoływać scenariusz za granicę i szuka tam sojuszników. Pani poseł, to, że wpadają we własne siła. Tutaj postawmy kropkę, bo przypuszczam, że na tej debacie się nie skończy. No raczej nie, będziemy też głosować rezolucję. Jeśli sprawa będzie rozwojowa, już wczoraj europosłowie między sobą dyskutujący uważali, że trzeba o tym mówić głośno, nie wolno tej afery pozamiatać pod dywan. My wiemy, że wiele mediów chce jednak przemilczeć tą aferę, co jest bardzo groźne, dlatego że tak jak powiedziałam wczoraj na debacie, przedwczoraj, korupcja jest największym rakiem na każdej organizacji, szczególnie organizacji, która odpowiada za sprawy czy to państwa członkowskiego, czy to właśnie w tym przypadku instytucji Unii Europejskiej, które narzucają to, stanowią prawo. Przypomnijmy na koniec, że przecież ponad 70% można powiedzieć prawodawstwa, ustawodawstwa unijnego trzeba przetransponować na kraj członkowski. To jakie to jest prawo, skoro przyjmują to prawo w negatywnym tego słowa ci, tutaj którzy ulegli lobbystom? Pani poseł, to teraz zapytam w ten sposób. Użyła pani takiego stwierdzenia przed chwilą, zapiekłość polityczna. To zapytam, kto jest zapiekły politycznie dzisiaj, jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym i właśnie pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy? Dzisiaj, po tym pierwszym głosowaniu Sejmu, Senat, pan marszałek Grodzki, czy nadal jednak Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski? Pani rektor, tu akurat nie będziemy rozmawiać o kwestii zapiekłości politycznej, tylko z naszej strony, jako Solidarnej Polski, z kwestii troski o Polskę. Ja chcę powiedzieć, że wychodzą i będą wychodzić dalsze fakty. Nie chcę tego jakby uprzedzać tutaj, ale wczoraj byłam obecna na zamkniętym posiedzeniu kamera takiej grupy, która zajmuje się właśnie praworządnością. Przewodniczącą tej grupy jest pani Sophie in Veld i
te informacje, które tam uzyskaliśmy, są dla Polski porażające, ale w tym zakresie, w jakim mamy do czynienia z taką zabawą w kotka i myszkę z Polską, bardzo niebezpieczną. I w mojej ocenie trzeba będzie te kwestie bardzo szybko wyjaśnić, ale tutaj poczekam na ruchy naszych decydentów. Natomiast jeśli pani pozwoli, niestety ta ustawa o Sądzie Najwyższym, jakkolwiek by rząd nie chciał spełniać wszystkich tych warunków kolejno mnożonych, stawianych przez Komisję Europejską w sposób, w mojej ocenie, kuriozalny, to zawsze będzie źle. I trzeba teraz spojrzeć na tą stronę, panie redaktor, wydatków, czy może inaczej, kosztów, jakie Polacy, wszyscy my poniesiemy za spełnienie tych wszystkich kamieni milowych, o których mówi Unia Europejska. A nawet jeśli zaczynamy spełniać, to i tak zaczyna się cofać, jeśli idzie o wypłatę środków Polsce. Sprawa jest jasna. Gra idzie tylko i wyłącznie o dwie kwestie. Po pierwsze, obalenie rządu w Polsce i do czasów wyborów ta zabawa będzie miała niebezpieczne miejsce. Taka jest moja ocena. Oby nie, obym się myliła i chciałam się po raz pierwszy mylić, ale niestety taka jest moja chłodna ocena. A druga kwestia to jest to, jak Unia Europejska przy okazji załatwia sobie swoje potężne interesy w zakresie, po pierwsze, federalizacji, czyli uwspólnotowieniu długów, to, że będziemy już płacić właściwie za każdy miliard. Okej, ale pani poseł, zaprzeczy pani twierdzeniu. Więc zastanówmy się przy tym, bo warto taką debatę na spokojnie odbyć, bo nikt nie chce być nikomu przy niej. Pani poseł, o to chodzi, ale czy zaprzeczy tym, pani naszym temu? Naszym drogą, żeśmy sobie skakali do oczu. Nie, ale tu trzeba jasno też i trzeźwo popatrzeć, że my pani poseł, ale czy, bo ja tu słyszę z ust opozycji pokolenia również, że Solidarna Polska to w ogóle nie chce tych pieniędzy z Unii Europejskiej. Pani temu zaprzeczy, czy nie? A w dalszych rozmowach słyszę, że Solidarna Polska chce wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. Panie redaktor, jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja osobiście głosowałam jeszcze jak było referendum akcesyjne za Unią Europejską. Byliśmy za Unią państw członkowskich, które wzajemnie ze sobą współpracują, a więc działających według zasad, w których Unia Europejska powstała i ojcowie założyciele w tym duchu tę Unię zakładali, tak napisali również traktat. I tego typu zarzuty są po prostu nieuprawnione, złe, wręcz głupie. Natomiast nie może być tak, że elity liberalno w tej chwili lewicowe, które zresztą, jak widzimy, bankrutują, jeśli idzie o kwestie standardów, narzucają coraz to nowe wymagania w stosunku do kilku krajów członkowskich. A jeśli nawet zaczynamy to z bólem serca realizować, to jeszcze nie możemy absolutnie mieć gwarancji, że my te środki otrzymamy. No ta niebezpieczna, podwójne... Ale pani uważa, że te pieniądze są potrzebne Polsce? Prowadzona, musi być też jakby napiętnowana przez nas, dostrzeżona. Pani poseł, nie możemy, ale na te pieniądze są potrzebne Polsce? Spełniać. Pani zdaniem te pieniądze są potrzebne Polsce, czy nie? Panie redaktorze, jeżeli umawialiśmy się na to, że i taka umowa jest w tym zakresie, na pewno te pieniądze, jeśli idzie o kwestię radzenia sobie w sytuacji już popandemicznej, to jest długo, ale przede wszystkim też z kryzysem, który wywołała wojna, na pewno tak, tylko warunki, na jakich one są nam udzielane w tej chwili i gra, która jest wobec Polski prowadzona, no tutaj już nie powinniśmy się na to absolutnie godzić i powinniśmy być twardzi w tym zakresie. Dlatego, że jeżeli raz sobie pozwolą i będziemy tego typu potężne długi nasze dzieci, nasze wnuki spłacać, no to myślę, że kolejne już potem rozwiązania, które będą dyktowane, to będą bardzo groźne, bo jeżeli nie wprowadzimy tych elementów ideologicznych, na które przy Green Dealu, czy też tak jak powiedziałam, w sprawach ideologicznych, to wtedy będzie podniesiona pałka praworządności, po raz kolejny będzie podniesiony artykuł 7 i już będzie dobieranie się do tych środków, które są z nowej i tutaj kropka. Ja muszę zapytać jeszcze o katastrofę śmigłowca bardzo w miejscowości Browary, bardzo blisko Kijowa. Tutaj badane są możliwe wszystkie przyczyny. Jakie jest pani zdanie na ten temat? Ogromna tragedia.
ogromna tragedia i tutaj rzeczywiście nie tylko rządowi, bo dzisiaj, kiedy każda doświadczona osoba w zakresie zarządzania państwem jest na wagę złota w sytuacji wojny, i tutaj składamy naprawdę kondolencje na ręce pana prezydenta, ale w tej sytuacji trzeba zbadać każdy wątek. I ja naprawdę uważam, że patrząc na brutalność tej wojny i że wszystkich metod, jakich ima się w tej chwili Rosja, te wszystkie metody i zbadanie ewentualnie właśnie takiego wpływu Rosji na czy swoisty zamach. No, panie redaktor, my mamy smutne doświadczenia z zakresu, czy chociażby w kwestii tej bardzo ważnej dla nas, dla Polaków, katastrofy smoleńskiej i my chyba żadnych złudzeń za bardzo nie mamy. No ale oczywiście poczekajmy na śledztwo, choć ono na pewno jest prowadzone w sytuacji trudnej, w sytuacji wojny, ale wszystkie te elementy musimy brać pod uwagę i na pewno rząd i decydenci, którzy dobrze prowadzą sprawy Ukrainy w tej trudnej sytuacji, muszą być chronieni w tym zakresie. Ostatnie pytanie. Niemcy zdecydują się, wyrażą zgodę na przekazanie Leopardów przez Polskę Ukrainie? Panie doktor, ta naprawdę polityka Niemiec, ja się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest słaby rząd. Bardzo rząd Olafa Scholza jest słabym rządem i to pokazywały kolejne komunikaty, że teraz dymisja pani minister obrony narodowej, która też rzeczywiście nie popisała się i była no, chyba bodaj najsłabszym elementem w tym rządzie, już nie wiem, który jest słaby, ale muszą sobie zdawać sprawę, że również mają niedaleko do Ukrainy. To nie jest tak, że ta wojna toczy się dla nich gdzieś daleko, ale od skutków tej wojny zależy również powodzenie gospodarcze całej Unii Europejskiej, a także wielu miejsc na świecie, jak chociażby Afryka. To może mieć wpływ też na procesy migracyjne. O tym wszystkim moglibyśmy jeszcze przez kolejne programy mówić. W duchu odpowiedzialności powinni zrobić wszystko, żeby Ukraina tę wojnę wygrała i powinni podejmować rozsądne decyzje i na pewno naradzić się w tym zakresie z Polską, bo myślę, że tutaj nasze władze w tym zakresie działają naprawdę modelowo. Dziękuję bardzo. Beata Kempa, Solidarna Polska, europoseł. Dziękuję za rozmowę, a już za chwilę w potrójnym espresso. Dziękuję, jeszcze miłego dnia. Miłego dnia, a już za chwilę w potrójnym espresso Maria Kos i Jarosław Rzepa. Proszę zostać z Telewizją Republika.